Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Ewangelia według Jana, 6 rozdział, 14 werset. Możemy zadać sobie pytanie, czego możemy się nauczyć, czytając o cudach, które czynił Pan Jezus? Podczas Jego życia na ziemi wielu ludzi chodziło za Nim, dlatego że czynił cuda. Co nimi kierowało? Pragnienie sensacji, ciekawość, czy szczera chęć poznania Go? Obojętnie jakie były ich motywy, ludzie ci z pewnością się nie zawiedli. Tak było i w tej sytuacji, którą relacjonuje ewangelista Jan. Gdy Pan Jezus Chrystus nakarmił tłum ludzi znajdujący się na pustkowiu, mając do dyspozycji jedynie 5 chlebów i 2 rybki, oczywiście tak mała ilość jedzenia nie wystarczyłaby, aby nasycić 5000 mężczyzn. Dlatego też dla jednego z obecnych tam uczniów Pana była to sytuacja bez wyjścia. Jak czytamy, aby nakarmić wszystkich, potrzeba było 200 denarów, co odpowiadało przeciętnemu 7-miesięcznemu wynagrodzeniu. Jednak Pan znalazł wyjście, jakiego nie brano w ogóle pod uwagę. Rozmnożył chleby i ryby, które miał, tak, że pozostało jeszcze 12 koszy okruszyn. Czegoś takiego świat jeszcze nie widział. Iluzja, czary czy moc Boża? Czytając Ewangelię według Jana, widzimy, że była to właśnie moc Boga. W wersecie 15 tego rozdziału czytamy również o tym, że Pan znał myśli tych ludzi i wiedział, iż niektórzy z powodu tego cudu zamierzają obwołać Go królem. Nie dostrzegli w tym nic więcej. Ich myślenie było bardzo przyziemne. Dbali jedynie o własne dobro, mając nadzieję, że Chrystus jako król przez swoją moc usunie wszelką materialną biedę i głód. Jednak była jeszcze inna reakcja, która porusza nas i cieszy. Jak czytamy w wersecie 14, uważali Pana za proroka, który został zapowiedziany już w Starym Testamencie. Wiemy jednak, że On był kimś więcej niż prorokiem, był Synem Bożym i tego dowiódł. Ludzie jednak nie byli gotowi Go przyjąć jako Syna Bożego. Ten jednorodzony Syn krótko potem oddał swoje życie za bezbożnych, niewdzięcznych, niewierzących ludzi. A jaka jest Twoja reakcja na to, czego dokonał Pan Jezus na krzyżu? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Jeśli odejdziesz z tej ziemi, nie uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz na zawsze, na wieki potępiony.